Prosiliście w komentarzach i jest. Dzięki uprzejmości geekbuying.pl do testów otrzymałem mini PC BMAX model B5 A Pro opartego o 8-rdzeniowego Ryzena 7 5825U ze zintegrowanym układem Vega 8. Ta niezwykle wydajna kostka pochwalić się może osiągami godnymi niejednego blaszaka. Podwyższone TDP dla jednostki centralnej z fabrycznych 15 W najczęściej oscyluje w granicach aż 45. Szczegółowo omówię ten aspekt jeszcze za chwilę. Zainstalowana pamięć RAM to DDR4 o pojemności 16 GB, działająca z prędkością 3200 megatransferów na sekundę. Producent nie zapomniał również o szybkim nośniku danym NVMe, a jako smaczek dołączył opcjonalne złącze SATA dla dysków 2,5 calowych. Jest również Wi-Fi 6 oraz moduł Bluetooth 5. Całość przychodzi do nas w estetycznym kartonie z mocno wyeksponowanym logo producenta. W środku znajdziemy 19-woltowy zasilacz, kabel HDMI, metalowy uchwyt montażowy do ściany oraz instrukcje i naturalnie sam komputer. Dołączony w zestawie zasilacz jest 19-woltowy i może dostarczyć maksymalnie 65 W. Jak już widzieliście, komputer przyjechał do mnie z pamięcią w wariancie 16 GB. Niestety mamy tutaj tylko jeden moduł pamięci o taktowaniu 3200 megatransferów na sekundę, a więc ok, opóźnieniach CL22. Na szczęście producent zainstalował tutaj dwa sloty na pamięć RAM i warto ją rozbudować. Szczególnie istotne będzie to dla graczy, bowiem zaszyty w APU układ Vega 8 w trybie jednokanałowym pamięci działa dość wolno, a o jakich różnicach mowa przekonacie się już za chwilę. Wiem jednak, że jeśli planujecie na tej maszynce grać, po obejrzeniu tego materiału z pewnością zamówicie pamięć, a możecie sięgnąć zarówno po moduły 8-gigabajtowe, jak i 16-gigabajtowe, bowiem wariant asymetryczny sprawdziłem i również tutaj działa. Nowy moduł 8-gigabajtowy to wydatek na poziomie 70 zł. Na froncie znalazło się miejsce dla łącznika, dwóch portów USB-A w standardzie 3.2, USB-C z protokołem DisplayPort oraz audio jack. Obudowa jest dobrze spasowana, a całość daje wrażenie obcowania z produktem klasy premium, głównie dzięki górnej pokrywie z logo producenta wykończonej w głębokim połysku, która niestety palcuje się niemiłosiernie. Na tyle urządzenia producent umieścił złącze obrazowe DisplayPort oraz HDMI 2.1. Włączając to USB-C możemy podłączyć więc do trzech ekranów. Komputer bezproblemowo poradzi sobie z monitorami 240 Hz czy na przykład telewizorami 4K o odświeżaniu 120 Hz. Następnie dwa porty USB, tym razem już jednak tylko w standardzie 2.0 oraz gigabitowy port ethernetowy. A przesuwanie po blacie skutecznie niwelują cztery gumowe pady. Obudowa jest dobrze wentylowana. Z tyłu znajdziemy odsłonięty masywny radiator zbudowany na bazie dwóch ciepłowodów, a tuż za nim duży wentylator w formie turbiny, który powietrze zasysa z góry. Jest to bardzo efektywne rozwiązanie, które skutecznie odprowadza ciepło. Mam pewne obawy co do gromadzenia się kurzu, bowiem nie ma tutaj żadnych filtrów przeciwkurzowych i z pewnością będzie wymagał częstego przedmuchiwania. Tym bardziej, że takie maleństwa często lądują w miejscach, gdzie nagromadzenie kurzu jest większe, na przykład za telewizorem. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Dostęp jest niezwykle prosty, cztery śruby i gotowe. Co pierwsze rzuca się w oczy, to wspomniany na początku port SATA do instalacji drugiego dysku. To bardzo praktyczne rozwiązanie, pozwoli nam tanim kosztem rozszerzyć pamięć. Zwykły SSD jako magazyn danych sprawdzi się doskonale. W złączu M2 zainstalowany mamy dysk NVMe PCI Express generacji 3 chińskiego producenta AirDisk. Jego wydajność sprawdzimy już za kilka chwil. Mamy również łatwy dostęp do baterii BIOSu oraz karty Wi-Fi. Komputer fabrycznie przychodzi z jednym modułem pamięci RAM 16 GB o taktowaniu 3200 MHz przy opóźnieniach CL22. Drugi slot pozostaje wolny. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy klasycznie od BIOSu. Producent nie blokuje jego funkcjonalności, jest tutaj wszystko. Mamy dostęp do funkcjonalności PWO, możemy dostosować TDP, w tym wypadku jednak polecam pozostać przy trybie auto, który działa nad wyraz dobrze, przetaktować pamięć RAM oraz dostosować opóźnienia. Dla użytkowników początkujących BIOS raczej polecam omijać.
Fabrycznie zainstalowany jest już Windows 11 w wersji Pro. Mały minus, że w wersji angielskiej. Musimy więc na start doinstalować pakiety z językiem polskim. Jest to proces automatyzowany i nie powinien sprawić Wam żadnych trudności. Komputer wykazuje doskonałą responsywność. To w głównej mierze zasługa dysku, który w teście syntetycznym wypada bardzo dobrze. Warto zauważyć, że test wykonałem przy ponad 80% zapełnieniu. Korzystając z okazji, chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrybowania kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Dziękuję. Ruszamy z Cinebench R23. W klasycznym teście multicore po spojrzeniu na tabelę wyników musiałem zdjąć i przetrzeć okulary. Ponad 11 tysięcy punktów. Ile? Tak, ponad 11 tysięcy. Nie muszę więc mówić, że komputer poradzi sobie z każdym postawionym zadaniem, od rozbudowanych arkuszy Excel po filmy 8K i nawet prosty rendering. A skąd ten wynik? Nie mamy tutaj bowiem książkowego, domyślnego TDP na poziomie 15 W. Pod pełnym obciążeniem TDP oscyluje w granicach 42 W. Dostosowanie ręczne w BIOSie jest więc bezcelowe, to już maks, na jaki pozwala chłodzenie. Procesor osiąga bowiem temperaturę akceptowalną, ale bliską 80 stopni. Sprawdźmy teraz jeszcze razem, ile czasu upłynie od włączenia do pojawienia się pulpitu systemu Windows. Lecimy. Całkiem ok. A teraz czas już na gry i tutaj warto zatrzymać się jeszcze na chwilę w temacie pamięci. Testy, które zaraz ujrzycie, z pewnością rozwieją Wasze wątpliwości. Sprawdziłem również bowiem wariant z dwoma kościami po 8 GB. Wszystkie moduły taktowane były 3200 mega transferów na sekundę i miały opóźnienia CL22. Zaczynamy. Gotowe, aktualnie pamięć działa już dwukanałowo, a taktowanie pozostało bez zmian. A zaczniemy od nieco już starszego Tomb Raider. Wszystkie dziś gry sprawdzam w rozdzielczości Full HD. Test wykonałem na dwóch ustawieniach graficznych. Do góry ustawienia niskie, po lewej z zainstalowanym jednym modułem pamięci 16 GB, po prawej 2 razy po 8. Poniżej analogicznie, ale na ustawieniach średnich. Przewaga na korzyść Dual Channel nie wymaga większego komentarza. Na ustawieniach niskich średnio o 48% lepszy wynik, na ustawieniach średnich różnica jest podobna i wynosi 47%. Dużo lepiej w wariancie 2x8 wypada również minimalny FPS. Dobrze zoptymalizowanym Doom Eternal na ustawieniach niskich w standardowej rasteryzacji notujemy dla wariantu z jedną kością średnio 33 FPS. W trybie dwukanałowym średnio już 55. Niestety gra nie wspiera oficjalnie FSR, wyłącznie DLSS. Oczywiście możemy sięgnąć po mody dodając FSR, wynik powinien być wtedy lepszy o mniej więcej 10 klatek. Dalsze testy wykonałem już tylko z pamięcią 2x8. Mortal Kombat 11 na ustawieniach niskich utrzymuje stabilny FPS na poziomie 50, pozwalający na komfortową rozgrywkę. Nie wpływające na rozgrywkę spadki do 30 zauważalne są jedynie w trakcie przerywników. Bluetooth działa poprawnie, a granie na padzie z Xboxa One S to czysta przyjemność. GTA 5 na ustawieniach średnich, a więc najniższych dostępnych w grze, w rozdzielczości Full HD utrzymuje stabilny średni klatkaż na poziomie 65. W Fortnite na najniższych dostępnych ustawieniach graficznych gra zdaje się utrzymywać w miarę stabilne 60 klatek. Występują jednak okazjonalne szarpnięcia.
Prosiliście, bym przy okazji budżetowych PC pokazywał również starsze, nawet można powiedzieć klasyczne tytuły. I chociaż nie wiem do końca, czy ten mini PC kwalifikuje się jako komputer budżetowy, to w ramach bonusu dołożyłem grę, która z okresem świątecznym kojarzy mi się chyba najbardziej. Serious Sam 2, ustawienia ultra, rozdzielczość Full HD, przygotujcie monitory 240 Hz. Jak widać, często bowiem licznik FPS przekracza 200 klatek. A w jakim jeszcze zastosowaniu to maleństwo sprawdzi się doskonale? Emulacja to może być dobry pomysł, szczególnie z tak mocnym procesorem na pokładzie. A czy Wy macie jakieś niecodzienne zastosowanie dla tego mini PC? Dajcie proszę znać w komentarzach, z przyjemnością włączę się do dyskusji. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak radzi sobie z emulacją konsol, również dajcie znać, postaram się dograć dodatkowy materiał. Dziękuję Geekbuying.pl za nadesłanie próbki do testów. Polecam, aktualnie komputer możecie u nich kupić z rabatem 70 zł oraz darmową wysyłką, a z kodem BIMAX5 możecie zgarnąć dodatkowe 5%. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech.